Hej, cześć, siemanko, panie i panowie. Powoli zaczyna się robić taki ciekawy moment na markecie Steam, kiedy to zaczyna być grupa ludzi, która z czasem rośnie. Jest to grupa ludzi mówiąca o tym, że promocji nie będzie. Mówię tutaj oczywiście o przedmiotach z Kopenhagi, czyli z ostatniego Majora. Jakby na to nie patrzeć, zawsze tak jest. Tak jest po prostu zawsze, za każdym razem, kiedy mamy Majora. Jeden Major się już tak na dobrą sprawę skończy i z czasem po prostu mija coraz więcej czasu, kiedy te kapsułki na zwyczajnym świecie leżą i tak na dobrą sprawę Valve nie daje tej promocji i ludzie myślą, że no to skoro nie daje, to już nigdy jej nie da. Widzowie, na spokojnie. Po pierwsze, należy sobie dać koronny argument w tej sprawie, a mianowicie, że promocja zawsze była. Tak na dobrą sprawę nie było eventu, kiedy takowej promocji nie było, w związku z czym nie ma powodu, żeby myśleć, że tak na dobrą sprawę takowa promocja miałaby tutaj jakoś się nie odbyć, tak? Warto również zwrócić uwagę na to, ile tych kapsułek faktycznie jest, ile jest też naklejek. Patrząc chociażby na naklejki, gdzie to złotych, umówmy się, tutaj nie ma na setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, tylko ich jest zaledwie kilka. Okej, na nie jest niewielka szansa, żeby je trafić, ale z drugiej strony, gdyby tutaj było jakoś gigantycznie dużo, możemy się pokusić o stwierdzenie, że no, Kopenhaga schodzi jak ciepłe bułeczki, ludzie tego kupują w cholerę, w związku z czym nie opłaca się Valve po prostu zaniżać cenę tego przedmiotu. No ale tutaj widzimy, że jest totalnie inaczej. Tym bardziej, jeżeli sobie patrzymy na kapsułki, których to na chwilę obecną, na markecie jest 1300, 1100, 300, jeżeli sobie patrzymy na autografy, tutaj bardzo podobnie, niektórych jest nawet 20, więc już tak trochę względem Rio się robi dosyć podobnie. Więc co należy powiedzieć? Należy sobie powiedzieć, że póki co Kopenhaga nie wygląda, z perspektywy oczywiście marketu, na event, który się sprzedaje jakoś turbo, niesamowicie, fenomenalnie, po tej zwykłej cenie. Co za tym idzie? Jaki jest argument, żeby tak na dobrą sprawę tej pomocy nie było? Gdybyśmy mieli taką sytuację, że tego przedmiotu jest w cholerę, jest w cholerę naklejek, w cholerę kapsułek na markecie i tak dalej, no to faktycznie możemy się o to pokusić. Obecnie skrzynie w CS-ie są dość drogie. A co jak ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo? Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku DevCase. Szansa na Oula, Vulkana, Glovesy, wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon Raidera. Oprócz tego dostępne są również battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie wpisz oczywiście tutaj kodzik FIACO, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. Z drugiej zaś strony mam wrażenie, że 99% ludzi, którzy są na markecie Steam, zdaje sobie sprawę z tego, że ta promocja będzie miała miejsce. Mam wrażenie, że jest potencjał na jakiś absurdalny wycinek społeczeństwa, który wbił do tej gry po raz pierwszy, odpalił CS-a dwójkę jako pierwszego, wcześniej w inne Counter-Strike i tak dalej, i patrzy, że są takie kapsułki, no to nigdy nie szło promocji, nigdy nie widział jakiegoś filmu na YouTubie, że jest ta promocja i tak dalej. No to ktoś tam, może taki człowiek na świecie się znaleźć, tak? Ale umówmy się, to będzie jakiś totalny margines, totalny promil społeczeństwa. W związku z czym na to bym się nie przejmował. Jestem przekonany, że praktycznie jest zdecydowana większość zdaje sobie sprawę, że promocja zawsze była. Za tym idzie, oczekują kolejnej takiej promocji. Za tym idzie, stąd nie widzimy też takich supply'ów, tylko po prostu mamy ludzi czekających na tą promocję. To jest chyba w 100% logiczne. I co należy powiedzieć nam jeszcze? To oczywiście fakt takim jest to, że gdyby tak na dobrą sprawę to się te statystyki wyglądałyby inaczej. Gdyby tego było cholernie dużo, wtedy faktycznie argument to też taki, to się sprzedaje zarąbiście, nie ma sensu robić promocję, może miałby rację bytu, ale z drugiej strony Valve, jakby na to nie patrzeć, tych turniej już troszeczkę tych majorów już zorganizowało i doskonale sobie zdaje sprawę, kiedy te kapsułki schodzą, jak te kapsułki schodzą i tak dalej, w związku z czym Valve sobie bench nie można to pozwolić, by po prostu nie skorzystać z takiej opcji, no jakby na to nie patrzeć, gigantyczny zarobek. A patrząc chociażby na statystyki tego, jak zszedł Paryż, na którym to Valve zarobiło 110 milionów euro, czy tam dolarów, jeden pies tak na dobrą sprawę, to warto sobie powiedzieć o tym, że no czemu mieliby odpuszczać aż tak intratny biznes. Raczej taka korporacja nie może sobie na to pozwolić. W związku z powyższym, no to promocja według mnie iście musi być. I nie zdziwcie się, jak na przestrzeni kolejnych dni, tygodni, bo ta promocja jeszcze nie wejdzie. Spokojnie, Valve doskonale wie, w co gra i doskonale zdaje sobie sprawę, że póki co i tak zarabia i pewnie ma to wszystko idealnie wyliczone, wykalkulowane, kiedy tą promocję odpalić, żeby zmaksymalizować zyski. No tutaj nie ma nic z tym dziwnego. Ale nie zdziwcie się, że będzie coraz więcej ludzi, którzy mówi, no zobaczycie, że teraz już tej promocji nie będzie. Bo tak na to sprawę, bardzo chciałbym poznać tych ludzi i sobie z nim porozmawiać, ale no tak czy siak będą tak mówić, więc nie przestraszcie się, spokojnie, na chwilę obecną wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że promocja odbyć się co najmniej powinna.